Aktualnie warzywa i owoce są dużo mniej wartościowe niż kiedyś. A przynajmniej taką hipotezę można usłyszeć z wielu stron. Jako powody podaje się nastawienie na ilość, a nie jakość plonów, jałowe gleby, nowoczesne metody upraw, w tym oczywiście sztuczne nawozy, a także zanieczyszczenie środowiska. Ale czy na pewno takie są fakty? Myślę, że wielu z nas nieraz przemknęła przez głowę myśl, czy rzeczywiście owoce i warzywa, w dzisiejszych czasach oczywiście, mają dużo mniej witamin i składników mineralnych? A może są dla człowieka wręcz źródłem metali ciężkich i zagrożeniem dla zdrowia? Rozprawię się dziś z kilkoma badaniami na ten właśnie temat. Zacznijmy od tego, że prawdą jest, że gleby są dzisiaj mniej żyzne. Rolnictwo nastawione jest na ilość plonów, w związku z czym gleby są nieustannie eksploatowane, nie mają możliwości regeneracji i w konsekwencji uprawiane owoce i warzywa z jałowych gleb nie mogą pobierać wystarczającej ilości związków mineralnych. Jednak, jak wynika z raportu Inspekcji Ochrony Środowiska, skład gleb zależy od regionu. Zatem im zawartość substancji mineralnych w owocach i warzywach może się różnić w zależności od miejsca ich uprawy. Stosowanie nawozów sztucznych spowodowało, że gleby bogate są głównie w trzy pierwiastki: azot, potas i fosfor, a więc zachwiana została równowaga w zawartości minerałów. Z kolei zanieczyszczenie środowiska powoduje, że w owocach i warzywach kumulowane są metale ciężkie, takie jak miedź, ołów, kadm, aluminium czy rtęć. I tu pojawia się pytanie, czy w związku z kumulacją metali ciężkich w roślinach, owoce i warzywa, które na co dzień spożywamy, są dla nas niebezpieczne? Według badań naukowych największe ilości metali ciężkich kumulowane są w warzywach, szczególnie w korzeniach i liściach, mniej już w łodygach, a najmniej w nasionach. Ponadto największa kumulacja metali ciężkich występuje w warzywach pochodzących z upraw, mieszczących się oczywiście na terenach uprzemysłowionych lub w pobliżu dróg o nasilonym ruchu. Przeprowadzone badania dotyczące zawartości metali ciężkich w produktach spożywczych, w tym w warzywach i owocach, wykazały, że nawet jeśli metale ciężkie występowały w analizowanej żywności, to były to wartości prawnie dopuszczalne. W jednym z badań porównywano zawartość metali ciężkich w warzywach, takich jak marchew, pietruszka i ziemniaki, pochodzących z trzech rodzajów upraw: ekologicznej, konwencjonalnej i działkowej. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że zawartość metali ciężkich nie zależała od rodzaju uprawy. Co istotne, wartości kadmu i ołowiu mieściły się w ustalonych odgórnie normach, a wartości uzyskane dla pozostałych metali również spełniały wymagania stawiane przez ekspertów WHO. Oczywiście, jeżeli brano pod uwagę konkretną ilość spożycia tych warzyw na jedną osobę. Kolejne badanie miało na celu określenie poziomu ołowiu i kadmu w owocach. Analizowano 5 próbek pochodzących z województwa dolnośląskiego. Wykazano, że w 3 spośród 5 próbek nie występowały wcześniej wspomniane metale ciężkie, a w pozostałych 2, poziom zanieczyszczenia mieścił się w obowiązujących normach. Współcześnie rośnie świadomość konsumentów, czyli nas, osób, które na co dzień kupują warzywa i owoce w ramach zdrowego odżywiania się. Kwestie małej żyzności gleb czy kumulacji metali ciężkich są tak rozpowszechnione, że coraz większą popularnością cieszą się owoce i warzywa pochodzące z upraw ekologicznych. W związku z tym powstaje coraz więcej rolnictw ekologicznych, które są ściśle monitorowane i związane są z licznymi restrykcjami. Tak więc nie może być tam mowy o bezprawnym określaniu rolnictwa ekologicznym, jeśli nie spełnia ono określonych norm. No dobrze, a więc potencjalnie możemy stwierdzić, że coś jest na rzeczy. Ale jak ma się do tego nauka? W jednym z badań porównano zawartość składników mineralnych, tych 8 najczęściej analizowanych, czyli sodu, potasu, wapnia, magnezu, fosforu, żelaza, miedzi i cynku, w 20 owocach i 20 warzywach uprawianych w latach 30. i 80. XX wieku, czyli dość dawno, biorąc pod uwagę późniejszy postęp technologiczny. Ale w ramach ciekawostki, już na przestrzeni tych 50 lat wykazano obniżenie zawartości składników mineralnych. Zaobserwowano istotne statystycznie różnice w obniżeniu zawartości wapnia, magnezu, miedzi i sodu w warzywach oraz magnezu, żelaza i miedzi, a także potasu w owocach. Jedynym minerałem, którego zawartość na przestrzeni tych 50 lat według tych badań nie uległa istotnym zmianom, był fosfor.
Zauważono również, że w tym czasie zdecydowanie zwiększyła się zawartość wody i znacznie obniżyła się zawartość suchej masy w owocach. No co logicznie tłumaczy obniżoną wartość składników mineralnych w wynikach, no bo wzrost zawartości wody spowodował rozcieńczenie związków mineralnych, no i stąd zmniejszenie, te mniejsze wartości, kiedy przeliczamy ich zawartość na 100 gramów produktu. A ta większa zawartość wody wynikała z rozwoju rolnictwa, które już wtedy pozwalało na zapewnienie uprawom stałego nawadniania. No dodatkowo nie mamy pewności, czy wyniki z tych lat 30. były wykonane bez błędów w pomiarach. Idźmy do publikacji z 2003 roku. Badania składu chemicznego żywności zostały zapoczątkowane w tym przypadku w 1927 roku przez doktora McCansa na Uniwersytecie Londyńskim. Badania te miały na celu dostarczenie wskazówek dietetycznych dla diabetyków. Badanie to ewoluowało, a następnie zostało rozszerzone w celu określenia wszystkich ważnych organicznych i mineralnych składników żywności. Ostatecznie zostało opublikowane w 1940 roku, ale na przestrzeni kolejnych 51 lat każde wznowienia badań pokazywały zmieniające się krajowe nawyki żywieniowe i przepisy dotyczące żywności. Najnowsza, czyli piąta edycja, została opublikowana w 1991 roku. W publikacji przedstawiono kompleksową analizę 14 różnych kategorii żywności i napojów. Porównano zawartość związków mineralnych w 27 odmianach warzyw, 17 odmianach owoców, 10 kawałkach mięsa oraz wybranych produktach mlecznych i serach na przestrzeni lat, tych ponad 50. No i wykazano, że w tym okresie niestety nastąpiło obniżenie związków mineralnych w większości analizowanej żywności. Choć tu ponownie pojawia się pytanie o sposób badania żywności. Czy przypadkiem nie był on dokładniejszy z biegiem czasu? I być może stąd mogłyby wynikać te różnice. Idąc dalej. W pracy z 2004 roku porównano zmiany zawartości 13 składników odżywczych oraz zawartości wody w 43 roślinach uprawnych, w tym w większości w warzywach, porównując lata 1950 i 1999, no czyli zbliżamy się już do naszych czasów. I w tym przypadku wykazano wyraźne obniżenie dla 6 składników odżywczych, czyli dla białka, wapnia, fosforu, żelaza, riboflawiny i kwasu askorbinowego. Natomiast w przypadku pozostałych 7 analizowanych składników odżywczych nie wykazano istotnie statystycznie zmian. Czyli jeszcze raz, największe różnice były w zawartości białka, wapnia, fosforu, żelaza, witaminy B2, czyli riboflawiny i witaminy C, czyli kwasu askorbinowego. Istotne różnice, jakie uzyskano w badaniu, wahają się od 6% białka do nawet 38% dla riboflawiny. Autorzy podkreślają, że w większości analizowanych związków różnice są minimalne, a nie brakuje również danych wskazujących na zwiększenie udziału związków mineralnych w 1999 roku w porównaniu z rokiem tym 50 właśnie. Uzyskane wyniki są niepokojące, jednak sami autorzy uważają, aby nie traktować wypływających z badań wniosków jako pewnik, ponieważ przyczyną zmian zawartości składników odżywczych w tych warzywach naszych na przestrzeni lat może być miejsce, sposób czy pora zbierania próbek, a także sposób uprawy, klimat czy nawet skład gleby. W kolejnym badaniu, tym razem przeprowadzanym przez firmę farmaceutyczną ze Szwajcarii, porównano zawartość substancji odżywczych w owocach i warzywach, analizując dane z roku 1996 roku i 2002. Wykazano, że zarówno warzywa, jak i owoce zawierają obecnie mniej magnezu, wapnia, witaminy C i kwasu foliowego, czyli ponownie witaminy z grupy B, witamina C i wapń. Ogólny wniosek płynący z przytoczonych badań może faktycznie w pierwszej chwili sugerować, że wyraźnie widać zmniejszenie się ilości związków mineralnych w owocach i warzywach uprawianych obecnie. Jednak sami autorzy w każdym przypadku asekuracyjnie wspominają o tym, że są możliwe przyczyny w rozbieżności wyników na przestrzeni lat. Tak naprawdę brakuje rzetelnych badań naukowych z dzisiejszych czasów, zatem konieczne są dalsze badania, lepiej zaplanowane, opracowane metodycznie, no i w taki sposób, który nie pozostawia żadnych wątpliwości w interpretacji wyników. Dopóki nauka nie wypełni istniejącej luki, należy przede wszystkim skupić się na podaży owoców i warzyw w naszej diecie, bo bez względu na to, czy i jak zmieniła się zawartość związków mineralnych na przestrzeni lat, to warzywa i owoce niewątpliwie
są cennym źródłem substancji odżywczych, no zwłaszcza spożywane w całej postaci, no bo zawierają wtedy dodatkowo jeszcze błonnik i wodę. Zresztą przypominam, że warzywa i owoce są źródłem płynów w naszej diecie, bo nie tylko woda, o czym mówiłam w tym filmie. Jak wynika z badań, przeciętny Polak ma problem ze spożyciem 400 g warzyw i owoców, a tyle właśnie jest rekomendowane przez WHO i warto do takiej wartości w naszej codziennej diecie dążyć. To, co możemy zrobić, to zwracać uwagę na pochodzenie warzyw i owoców, zainteresować się tymi, które pochodzą z upraw ekologicznych albo które pochodzą po prostu z lokalnych źródeł, a tym samym przebyły niedługą drogę od momentu zbioru do pojawienia się na półkach sklepowych. Jest to istotne, nie tylko w kontekście wspierania lokalnych dostawców, no bo to też jest ważne, ale także z uwagi na to, iż owoce i warzywa pochodzące z innych krajów, aby przetrwać czas podróży, no zbierane są odpowiednio wcześniej. No i wówczas rzeczywiście zawierają mniej substancji odżywczych niż ich dojrzałe odpowiedniki, a także ich transport często wymaga użycia mocnych środków chemicznych. No można to często teraz zaobserwować chociażby po ilości osób z nadwrażliwościami, alergiami, na przykład na pomarańcze czy mandarynki. Bardzo często taka reakcja alergiczna dotyczy właśnie skórki, tego co jest na tej skórce, a nie samego owocu. Wiemy, że procesy technologiczne i obróbka termiczna również wpływają na obniżenie wartości odżywczej spożywanych owoców i warzyw, zatem należy spożywać je w jak najmniej przetworzonej formie. Te, które się da oczywiście na surowo, a te, których się nie da na surowo, no to w jak najsensowniejszym obróbce termicznej, po jak najmniejszym rozgotowaniu. Aczkolwiek w przypadku niektórych problemów jelitowych typu jelito drażliwe czy SIBO może być konieczna chwilowa eliminacja surowych warzyw i owoców z diety. Warto wtedy wspomagać organizm antyoksydantami, chociażby w postaci sproszkowanych warzyw i owoców, dopóki nie będziemy mieli możliwości wprowadzenia ich ponownie w całej postaci do diety. W opisie do tego filmu podrzucę Wam moje ulubione liofilizaty, zwłaszcza jagody, które no, są bombą antyoksydantów, a także buraka, który no, poza właściwościami antyoksydacyjnymi i licznymi wartościami zdrowotnymi, jest naturalnym wspomagaczem dla sportowców, bo działa jak naturalny składnik ergogeniczny, umożliwiając szybszą regenerację organizmu, lepszą wydajność i wzrost sprawności fizycznej. No podejrzewam, że tego po buraku się nie spodziewaliście. Linki oczywiście w opisie filmu. Jeżeli masz wątpliwości co do jakości dostępnych dziś owoców i warzyw, ich zawartości w nich substancji odżywczych, obawiasz się doboru witamin i substancji mineralnych w nich zawartych, no zawsze możesz pomyśleć oczywiście o suplementacji danymi mikroelementami czy witaminami, ale no wcześniej wskazane jest, są przede wszystkim badania laboratoryjne, aby określić, czy faktycznie ty masz takie niedobory, czy po prostu tylko ci się wydaje, że tych warzywach i owocach czy innych produktach, które jesz, tego nie ma, a być może wcale tych niedoborów nie masz. Więc zawsze na początek, zanim wdrożysz suplementację, pamiętaj o tym, aby wykonać badanie, no i wziąć pod uwagę swój stan zdrowia, no bo suplementy to nie cukierki. Podsumowując, nie ma aktualnych danych, które wyraźnie pokazywałyby, że faktycznie powinniśmy się obawiać o zawartość witamin i składników mineralnych w pożywieniu, w tym właśnie w warzywach i owocach. Sami autorzy publikacji tłumaczą, że ciężko obrać jedną drogę interpretacji wyników, no bo różnice, które wykazano, mogą być warunkowane wieloma czynnikami, na przykład czasem i sposobem pobierania próbek, sposobem uprawy czy nawet odmianą roślin. Dlatego też naukowcy zalecają ostrożność w jednoznacznym wyciąganiu wniosków, no bo chociażby w związku z rozwojem rolnictwa możliwe jest ciągłe zapewnianie wysokiego nawodnienia upraw. Przez co, tak jak już wcześniej wspomniałam, zawartość wody jest wyższa, suchej masy niższa, a co za tym idzie, zawartość związków mineralnych w przeliczaniu na 100 g produktu, owocu czy warzywa jest niższa. W ciągu wielu lat uprawiane są też inne odmiany roślin, uprawiane są one w inny sposób, a co więcej, postęp naukowy daje większe możliwości analityczne. Są nowe metody, które odznaczają się większą czułością. Nagrywałam jakiś czas temu odcinek o fake newsach, tutaj możesz go kliknąć i wysłuchać. I właśnie takie straszenie tym, jakoby ta żywność była dziś nic nie warta i dla nas szkodliwa, no jest często bezpodstawne, jak zwykle budzące tylko niepokój. Tym razem lęk przed tym, co jeść i lęk przed jedzeniem warzyw i owoców, które, jak już ustaliliśmy, w diecie są bardzo ważne. Ostatecznie z badań najczęściej wypływa wniosek, że zawartość metali ciężkich w
owocach i warzywach, mieści się jednak w tych obowiązujących normach. Choć z pewnością ciekawe jest to, że zgodnie z rozporządzeniami Unii Europejskiej określa się tylko zawartość ołowiu, rtęci i kadmu. Pozostałych metali ciężkich już nie. No, ale może kiedyś to się zmieni. Kumulacja metali ciężkich w organizmie ludzkim jest niebezpieczna. To fakt. Ale żywność nie jest jedyną drogą, jaką metale ciężkie dostają się do naszych organizmów. Wykazano chociażby, że zdecydowanie wyższe zawartości rtęci miały kobiety, które miały plomby amalgamatowe niż u tych, których tych plomb nie miały. Więc no, zamiast demonizować owoce i warzywa, lepiej zwrócić uwagę również na inne czynniki eksponujące nas na metale ciężkie. Pamiętajmy, że mamy wątrobę, nerki, jelita, a także procesy autofagii, czyli naturalne procesy detoksu w naszym organizmie. Nie musimy robić niepotrzebnych postów na sokach, żeby się oczyścić. Dbajmy o swój organizm holistycznie, aby sam sobie radził w takich sytuacjach. No dbajmy o odporność przede wszystkim, zamiast bać się jeść pomidora. Zresztą to, że rośliny mogą kumulować w swoich tkankach metale ciężkie, wcale nie oznacza, że tak szybko do tego dochodzi. No bo raz, że na terenach uprzemysłowionych stosowane są rośliny tak zwane metalofile, czy hiperakumulanty, które wykazują wysoką zdolność gromadzenia metali ciężkich w swojej biomasie i no w uproszczeniu w ten sposób środowisko jest oczyszczane z metali ciężkich i zabezpiecza to m.in. uprawy rolnicze przed kumulacją metali ciężkich właśnie w tych owocach i warzywach. Jest to tak zwana fitoremediacja. Po drugie, kumulowanie metali ciężkich zależy też od gatunku, odmiany, zawartości substancji organicznych oraz makro i mikroelementów w glebie, pH gleby, stosowania nawozów, wilgotności gleby itd. Poza tym rośliny, w tym owoce i warzywa, wykształciły szereg mechanizmów, które chronią je przed stresami środowiskowymi, a do takich właśnie stresów środowiskowych możemy zaliczyć obecność metali ciężkich. Oczywiście wrażliwość na obecność metali ciężkich zależy od gatunku rośliny. Wykształciły one różne mechanizmy ochrony przed stresem, na przykład wydzielając białka stresowe, gromadząc metale w wakuolach, retikulum endoplazmatycznym czy jądrze komórkowym, gdzie przyłączone są do białek, wiązane przez metaloproteiny, aminokwasy czy kwasy organiczne, tworząc nietoksyczne kompleksy. Oczywiście wrażliwość na obecność metali ciężkich zależy od gatunku roślin, no więc każdy będzie miał tą swoją inną wrażliwość. Kończąc, jak we wszystkim i tutaj należy zachować zdrowy rozsądek. Należy zwracać uwagę na źródło, skąd kupujemy owoce i warzywa, a także skąd one pochodzą. Dokładnie je myć przed spożyciem, odrzucać zewnętrzne liście i w miarę możliwości obierać i gotować, jeżeli te warzywa wymagają gotowania w celu wypłukania chociażby części tych związków metali ciężkich, ale gotować w sposób mądry, bo każde rozgotowanie powoduje utratę cennych witamin i składników mineralnych. A te warzywa, które jemy na surowo, porządnie umyjmy. I przede wszystkim wzmacniajmy naszą odporność i nasz organizm, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Na dziś to już tyle. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek serii Wiedza na życie. Ja i Czesio.